Dobra, zmodyfikowałem komputer warsztatowy, dodając kartę Quadro. Tu mamy moją starą płytę główną z procesorem i9 10900, 10 rdzeni 20 wątków, a także z dyskiem SSD ADATA SX 8200 Pro, gdzie będzie zainstalowany Linux Lambda 5. Dlaczego nie 6? Dlatego, że nie potrzeba. Widzicie, z tą płytą dalej jest ten problem, nie wiadomo co tu się odpierdziela. Coś złe pamięci? Coś takiego. Reset BIOS, jak zwykle. Okazało się, że komputer nie chciał ruszyć z tą kartą. Widocznie jest tak stara. Jak mówiłem, ADATA SX 8200 Pro 512 GB na system Linux w zupełności wystarczy. Zaraz będzie trzeba mu dać połączenie internetowe, ale to za chwilę. Jak widać, wszystko idzie dobrze. Wiecie, po co miałem wyrzucać swoją starą płytę główną z procesorem, jak mogłem dać im nowe życie? Mamy tutaj wentylator
Be Quiet Silent Wings 3 z 6-cewkowym silnikiem, dlatego kultura pracy jest wspaniała po prostu. Silent Wings 4 najnowszy dam tutaj na tył zamiast tego pierdziela od Endorfi. I to będzie lepsze nawet. Tutaj na przód nic nie będę dawał, dlatego że tu jest Be Quiet Silent Wings, nie, przepraszam, Pure Wings 2 120 i on jest sprzężony z czujnikiem temperatury. Mamy 10,8 stopni, jakby ktoś nie wiedział. A po co, dlaczego wywaliłem tamte bebechy z komputera warsztatowego? Bo tamta płyta miała DDR3, już były stare i tam to chodziło piąte, 60. A i tak ten dysk, powiem wam szczerze, u mnie leżał, jak go zdemontowałem z komputera, bo poszedł do partycjonowania na nowo i czyszczenia. A zobaczcie, ta płyta i tak o wiele lepiej kozacko tu wygląda niż tamten stary pierdziel rozlatujący się. No i to jest właśnie fajne, to mi się podoba w Intelach, że kiedy nie jest potrzebne, po prostu chłodzenie się wyłącza. To jest bajka właśnie. No dobra, powiem wam szczerze, przeszliśmy przez ogólnie proces instalacji, no to już się instaluje, no to każdy chyba wie, co się potem robi. Klikamy potem Enter, uruchamiamy komputer od zera. Powiem wam szczerze, pokazałem wam przy okazji, jak się instaluje Lambda. Jest to bardzo fajny system, wiem, że wyszła 6, bo tu jest 6, tu jest Lambda 6, na tym, proszę. Jakby ktoś nie wiedział, ja tu postawię najnowszy system od Minta. Dlaczego nie Ubuntu albo coś innego tego typu? No nie, Ubuntu się spierdzieliło na potęgę. Ogólnie Ubuntu dało ciała na całego i po prostu snapy, syrapy i inne rzeczy, przerabianie aplikacji tylko na snapy to się sypie na potęgę. Wiem, bo na stacji roboczej HP mam Ubuntu najnowsze 2310 i przemilczę to, co tam się odwala. Po co robisz kolejny film z tym złomem warsztatowym? Dlatego, że każdemu komputerowi trzeba dać drugą szansę. A to jest fajna obudowa kozacka. Nakleiłem tu naklejkę Intela, więc tu będzie Intel. A akurat, że mam Intela. To więc wystarczy. Tu mam dwie kości RAMu razem 16 GB. W zupełności to wystarczy. I teraz zachodzi instalowanie samego systemu. Czego ty mi przyjacielu tutaj tak schodzi z rozdzielczości? Coś wam pokażę. Ostatnio czytałem w internecie, słuchajcie, że taki... poczekajcie, skupię się tutaj, o. Że taki mały odbiornik Bluetooth, on się nazywa CSR40. O, taki nadajnik Bluetooth. Tak to może pokażę. CSR40. Czytałem, że ten nadajnik jest kompatybilny z Linuxem w 99%. Nie wiem, jak to jest naprawdę, ale podobno jest zajebiste. Sprawdzanie programu rozruchowego. Słuchajcie, jakbym się nie znał na informatyce, to bym się w takie rzeczy nie bawił. A ja lubię się w coś takiego bawić. I mamy zakończenie. Pyk, proszę bardzo. Uruchom ponownie. Sam się uruchomi. W tym czasie wypinamy pendrive'a z naszym systemem operacyjnym Lambda. O. Proszę bardzo, jakby ktoś nie wierzył. Po prostu powiem wam, nie mam pojęcia, co się dzieje z tą płytą, że ona tak fiksuje.
Na tym zasilaczu dzieje się to samo co na Big Wayecie, moim Straight Power 11650 W. Tu się dzieje to samo, że on się włącza, po włączeniu się wyłącza na sekundę, włącza się z powrotem. To nie jest ustawienia ERP, to nie są ustawienia napięć, to jest jakieś pierdolnięcie w płycie głównej, coś się stało. I tyle. No i mamy postawiony system operacyjny, teraz będę instalował wszystkie sterowniki, kodeki i tak dalej. Muszę udostępnić połączenie internetowe z telefonu, więc wybaczcie.